Szczęść Boże, Tomasz Burza, rozpoczynamy informację dnia. Senat przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. Jednym z założeń nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym jest przywrócenie do pełnienia urzędu sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65 roku życia. Rządzącym niejednokrotnie zarzucano, że zmiana ta jest niezgodna z konstytucją. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł temu zaprzecza. Dwa razy już w historii naszej ostatniej, po 1989 roku, dokonywano modyfikacji wieku przejścia w stan spoczynku i dwa razy Trybunał Konstytucyjny, najpierw bodaj w 1998 roku, a później w 2013 orzekał o zgodności tego typu rozwiązań z konstytucją. Nie tylko z tym punktem postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie zgadzają się rządzący. Wcielają je jednak w życie, bo jak twierdzą, to kwestia poszanowania prawa. To, co tutaj widzimy, jest jedynie realizacją postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z którym się nie zgadzamy, a które wcielamy. Kwestią poszanowania prawa jest szacunek dla orzeczenia, jeżeli nawet z takim orzeczeniem się nie zgadzamy. Senat przyjął ustawę wczoraj późnym wieczorem. Nowela trafi teraz do podpisu prezydenta. Polska idzie w kierunku dominacji energetyki jądrowej, a to oznacza stopniowe wychodzenie z węgla, mówił w programie Polski Punkt Widzenia na antenie telewizji Trwam minister energii Krzysztof Tchórzewski. Jeszcze w 2030 roku 60% prądu w Polsce ma pochodzić z węgla. 10 lat później będzie to już poniżej 30%. W taki sposób rząd chce odpowiedzieć na wymagania Komisji Europejskiej. Udało się wypracować kompromis, mówił na antenie telewizji Trwamy minister energii Krzysztof Tchórzewski. Uzgodniliśmy, że będziemy wszystko robili, żeby średnia emisja w Polsce osiągnęła podobny poziom jak w innych państwach. Średnia emisja ma spaść poniżej 550 gramów dwutlenku węgla na 1 kWh. Dokładnie takie są wymogi Komisji Europejskiej, ale w parze z obniżeniem średniej emisji musi pójść wzrost produkcji energii elektrycznej. Zapotrzebowanie rośnie i to nie tylko zimą. Latem coraz częściej Polacy sięgają po klimatyzację. Do 2030 roku na przykład musi nam przybyć 1/4 elektrowni. To jest 10 elektrowni musimy wybudować, żeby sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu. Odpowiedzią na potrzeby Polski ma być budowa elektrowni jądrowej. Taki postulat znalazł się w projekcie polityki energetycznej, jaki przygotował resort energii. Pierwszy blok elektrowni jądrowej mamy zamiar uruchomić w 1933 roku. Na antenie telewizji Trwamy minister Krzysztof Tchórzewski tłumaczył, że elektrownia jądrowa jest zeroemisyjna. To rozwiązanie dużo tańsze od elektrowni konwencjonalnej. Sumarycznie na przykład po 20 latach pracy na elektrowni jądrowej wychodzimy lepiej niż na elektrowni na przykład węglowej czy gazowej. To krok w stronę dominacji energetyki jądrowej kosztem węgla. Stopniowo wycofywane będą kolejne elektrownie węglowe, najpierw te najstarsze, jeszcze z lat 60. Zawieramy w tej nowej polityce energetycznej Polski pewien taki kompromis między energetyką węglową, odnawialną. No i w tym znajduje się miejsce dla energetyki jądrowej. To jednak wymaga od Polski sprowadzania uranu. Dostawcą mogą być m.in. Stany Zjednoczone, ale też państwa Afryki i Ameryki Południowej. W stosunku do zużycia to jest 4 ciężarówki uranu na rok do elektrowni i elektrownia jądrowa przeciętnie ma magazyn na 5 lat. I ten magazyn jest gwarancją bezpieczeństwa energetycznego na kolejne lata. Elektrownia węglowa ma już zapotrzebowanie sięgające około 200 wagonów węgla na dobę. W miejscu Piastowym trwa sympozjum naukowe Wychowanie dla Niepodległości. Organizatorami konferencji są Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła i Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości sprzyja naukowej refleksji nad różnymi aspektami naszej niepodległości. Taką refleksję podjęli uczestnicy sympozjum w miejscu Piastowym. Spotkanie zainaugurowała uroczysta msza święta w sanktuarium świętego Michała Archanioła i błogosławionego Bronisława Markiewicza. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił arcybiskup senior archidiecezji przemyskiej, ksiądz arcybiskup Józef Michalik. Gdy zechcemy wycofać się z siebie, genialny Chrystus poda nam rękę. Chrystus genialny poda nam rękę zawsze. To Gombrowicz w swoim dzienniku.
Chrystus podaje rękę człowiekowi pokornemu, szczerze proszącemu o pomoc. I dlatego jesteśmy tu dzisiaj, żeby Go poprosić o to, żeby wydobył z naszych serc to, co On chce widzieć ze swego obrazu. Spotkanie przebiega pod hasłem Wychowanie dla niepodległości. Chcemy pokazać, że niepodległość jest tym doświadczeniem, które musi cały czas być pielęgnowane. Nie jest to kwestią jakiegoś zamkniętego etapu. Nie jest to kwestią 100 ostatnich lat, co świętujemy, ale jest doświadczeniem żywym, które musi być na nowo podejmowane, na nowo rozumiane i adoptowane w tym myśleniu do warunków geopolitycznych, w których aktualnie żyjemy. Powrót Polski na mapę Europy zawdzięczamy w głównej mierze rodzinie i Kościołowi, podkreśla w liście skierowanym do uczestników sympozjum wicepremier Beata Szydło. Rodzice i dziadkowie opowiadali swym dzieciom i wnukom dzieje naszego kraju i ukazywali piękno naszej tradycji. Duchowieństwo zaś pielęgnowało wiarę w narodzie podzielonym przez trzech zaborców i dodawało sił w walce z opresyjnymi władzami. Wszystko to budowało w naszych przodkach niewysłowione pragnienie wolności, które ostatecznie doprowadziło do ziszczenia się naszego snu o suwerenności Polski. Ważne miejsce w niepodległościowej pedagogice zajmuje nauczanie błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza. Walka o zachowanie tożsamości narodowej ma się odbywać, jego zdaniem, przede wszystkim jako walka przeciw wadom i grzechom narodowym, wśród których błogosławiony wymienia pijaństwo, nikotynizm, hazard, rozrzutność, wzajemną nienawiść. I trzeba powiedzieć, ze smutkiem to trzeba powiedzieć, że po 110 latach od napisania Boju Bezkrwawego walka przeciw tym grzechom narodowym, wadom, w dalszym ciągu jest niestety aktualnym wyzwaniem. Pierwszym, a jednocześnie naturalnym środowiskiem wprowadzającym dziecko w świat wartości społecznych, na bazie których można budować postawę patriotyzmu, jest rodzina, podkreśla ksiądz dr Zbigniew Babicki. W procesie wychowania rodzinnego bardzo ważne staje się wyzwalanie wartości wewnętrznych dziecka, wspieranie jego rozwoju osobowości, podmiotowości, odpowiedzialności za jakość własnego życia i uczenia się podejmowania działań dla dobra wspólnego. Rodzinna edukacja patriotyczna, obywatelska i moralna pozostaje zintegrowanym procesem wychowania realizowanym w naturalnych sytuacjach życia rodzinnego. Dziś, drugiego dnia konferencji, swoje referaty wygłoszą między innymi profesor dr habilitowany Kazimierz Orzuk z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz wojewoda podkarpacki dr Ewa Leniart. W Polsce wciąż brakuje równego dostępu do terapii w programach lekowych w chorobach neurologicznych. Lekarze i pacjenci apelują do rządu o pilne zajęcie się sprawą. Neurologia bliżej niż myślisz. Poprzez taką akcję edukacyjną przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Neurologicznego chcą szerzej informować Polaków na temat chorób neurologicznych, zapobiegania, objawów, sposobów leczenia i metod rehabilitacji. Tak, jest to nowoczesna dziedzina zajmująca się bardzo wieloma chorobami, takimi jak udar mózgu, padaczka, stwardnienie rozsiane, migrena, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera. No można by wymieniać te dziedziny długo i ta dziedzina stała się rzeczywiście obszerna. I bardzo nowoczesna. Mimo wszystko sytuacja polskiej neurologii nie jest dobra, a liczba osób chorych wciąż rośnie. Mamy rocznie około 60-80 tysięcy udarów w naszym kraju. Dotyczy to obecnie coraz częściej młodszych ludzi i to też jest nowe zjawisko, tryb życia, ekspozycja na stres, na różne czynniki środowiskowe sprawiają, że chorujemy coraz wcześniej. Od 40 do 60 tysięcy chorych na stwardnienie rozsiane, 300 tysięcy chorych na Alzheimera i około 100 tysięcy z chorobą Parkinsona. Z zaburzeniami określanymi szeroko jako choroby mózgu żyje w Europie około 200 milionów ludzi i liczba ta wciąż wzrasta. Dynamika zachorowalności na choroby mózgu jest porażająca.
Rozmawiamy o tym w Europie bardzo intensywnie. Dyskusja o potrzebach i wyzwaniach, jakie stoją przed neurologią i psychiatrią, staje się oczkiem uwagi wszystkich systemów ochrony zdrowia. A motywem do tego, aby ten temat wynieść w centrum uwagi regulatorów i twórców systemu ochrony zdrowia, są właśnie koszty. Zgodnie z szacunkami Europejskiej Rady Mózgu, całkowity koszt leczenia chorób mózgu w 30 krajach europejskich wzrósł z 386 miliardów euro w 2004 roku do 798 miliardów euro w 2010. Oznacza to, że koszty związane z chorobami mózgu są wyższe niż suma kosztów wynikających z chorób nowotworowych, sercowo-naczyniowych i cukrzycy. Kolejny wielki problem, który też jest jednym z głównych powodów, dla którego się dzisiaj spotykamy, to kryzys kadrowy w polskiej neurologii. Jeżeli rezydenci nie zaczną się kształcić w tej specjalizacji, to przy rosnącej liczbie pacjentów z chorobami mózgu wkrótce zabraknie lekarzy do pracy. Konieczne są zmiany systemowe, w tym uznanie neurologii za specjalizację priorytetową. Zainwestowanie w nowe leki, w nowe technologie sprawia, że pacjenci po prostu funkcjonują. To samo z SM-em, to samo z chorobą Alzheimera. Wiemy, że pacjenci na zachodzie już nie są umieszczani w zakładach opiekuńczych. Oni jak najdłużej mają funkcjonować w domach, wokół rodziny i przyjaciół. Niestety w Polsce wciąż brakuje równego dostępu do terapii w programach lekowych. Ta sytuacja zdecydowanie wymaga poprawy i wprowadzenia zmian systemowych. I to jest właśnie apel do Ministerstwa Zdrowia. Teraz czas na zagranicę i Pakistan. Aresztowano radykalnego muzułmańskiego duchownego, który kierował protestami przeciwko uwolnieniu. Oskarżono o rzekome bluźnierstwo chrześcijanki Asi Bibi. Informacje przekazały pakistańskie władze. Radykalna islamska partia, z którą związany jest aresztowany muzułmański duchowny Khadim Hussain Rizvi, naciskała na przeprowadzenie protestu w Rawalpindi i odrzucała alternatywne rozwiązania proponowane przez rząd. Przywódca islamistów poinformował, że policja zatrzymała na terenie całego kraju wielu członków jego partii i wezwał do antyrządowych protestów. Pod koniec października i na początku listopada Pakistan został niemal sparaliżowany wskutek zorganizowanych przez radykalną islamską partię protestów przeciw decyzji Sądu Najwyższego o anulowaniu wyroku śmierci dla chrześcijanki Asi Bibi i jej uwolnieniu. Protesty ustały, gdy rząd zawarł porozumienie z islamistami, na mocy którego partia ta mogła złożyć zażalenie na decyzję sądu, zaś chrześcijance zakazano opuszczania kraju do czasu jego rozpatrzenia. Asi Bibi została zwolniona z więzienia 7 listopada, a następnie przewieziona w bezpieczne miejsce. A kolejne wydanie informacji dnia tuż po modlitwie Anioł Pański. Zapraszam.